Okej, już wróciłem. A więc tak, mamy tutaj ten legendarny przedmiot, czyli nasz plan, który żeśmy znaleźli w chyba trzecim odcinku bodajże. I tak sobie pomyślałem, a może zrobimy to, zobaczymy. Dobra, taki jest mój plan. Grę skończę, nie wiem, za parę miesięcy, to jest pewne. Więc tutaj, no, trzeba oferować się z tym, że chcę wszystko zrobić, każdy szczegół. Dobra, gdzie wybrzeże Antigua, Takariga, Wyspa Złodziei, Kilam, Wyspa Mgieł, Kalador, Taranis. Nie, no to Takariga, Wyspa Cukrowa, o. Aha, dobra, no to do Takarigy. No to się udajemy tam. Tak, na pewno. Nie będę tego żałował w ogóle. Aha, i płyniemy w tej chwili, nie? To fajnie. Aż się cieszę wręcz. Okej. Aha. Teraz się tu cutscenka odpala. Kolejna. I coś nas goni. O kurde. What are they? The reason Alvarez wants to see you. Ghost ships. I've seen something like them before, but that was a dream. No, this is no dream. It's Crow. Pirate Captain Crow. That cutthroat. But he's fucking dead. He's returned from the underworld and he's boarding every ship he comes across with his cursed fleet and minions. Underworld. We've got to get away. If they find us, we're done for. Okej, dobrze. Skoro tak mówisz. Skoro tak mówisz, to spoko. Okej. O, możemy zwiększyć wartość magii i ducha. Fajnie, fajnie. To chyba dobrze, że zrobiliśmy, żeśmy tutaj dotarli. Do Takarigi. Rozdział drugi, nowi sojusznicy. Fajnie. Czyli mamy już nowy rozdział. Jesteśmy w Takaridze. Takarigua. Śmieszna nazwa, naprawdę. Chyba gorszej już nie mogło być. O, właśnie, bo tego mi brakowało. Dobra. Wiecie co, sobie tam pójdziemy. A weźmy tą łódź wiosłową. Na plażę. No a gdzie, kurde, do domu? Dobra, no to jesteśmy tu na miejscu. Może nieco polutujmy. O, i już rzeczywiście tu ladeczka łudu. Czyli dużo tu będzie czarów. Wolałbym też jeszcze na jakieś małże upolować. Teraz wróćmy do ekwipunku bardziej. Pusto. No szkoda. Ale będziemy dalej lutować. Bo to jest dopiero początek lutowania w Takaridze. I mam nadzieję, że coś tu więcej znajdę. Tej, jakaś flaga. I coś chyba ominąłem. Podnieś. O, małża. That's lucky. O, perła. To muszę też się powinno dać zebrać, ale no, jak widać chyba jednak się nie da zbytnio. No, skądże tam? Ty, jakiś martwy. Nie, myślałem, że to jakiś trup. To mi się przewidziało. Jakaś biała, może żółta flaga. Nie wiem, na kij ona tam jest. A tam to raczej bym się nie wybierał. No nie wiem, czy w ogóle mnie tam nie cofnie przypadkiem. Aha, i jeszcze mamy tych parę zdolności. Najpierw grę zapiszemy. A, patrzcie, w ogóle chyba save'ów nie robiłem. Dobra, mamy trochę chwały. Możemy wykorzystać albo na magię, albo na ducha. Magia łudu, magia kryształów. Ale nie, z magii będziemy najmniej korzystać. Tak przynajmniej ja to przewiduję, więc na razie sobie tą chwałę zostawiam. Jak na razie. Może. Może będziemy mieli szczęście znowu. Pusto, jednak nie. Dobra, tu już widzę jakiś kwiat. Złota koniczyna. O, fajnie. Czyli w sumie to dla nas już nic nowego. Tutaj mamy nieco więcej FPS-ów.
O, to jest ten latarnik Jack i sorry, że mi odbiło się nieco. I need a lockpick. Kurde, wytrycha potrzeba. Ale bierzemy to, co nam się i tak w sumie należy. O, winko. Fajnie. O, czyli tutaj sobie zrobię kolejnego save'a. Tak, trzeba zrobić save'a. Zapasowego. Okej, dobrze. Tu mamy ten zamknięty kufer, to kiedyś się nam może przydać. Na razie póki co wolałbym nieco poeksplorować, zanim będziemy gadać z tym latarnikiem. I muszę sporo tych małż nazbierać, bo jak je pomijam, no to będzie kiepsko. A wolałbym tego nie robić. W każdej małży się coś może znaleźć. Każda małża coś w sobie kryje, więc... To jest ta zależność. Dobra. Zbieramy następne. Proszę bardzo, aż trzymamy. Małża pusta, pusta. I jeszcze raz pusta. A szkoda. Użył wik. Jep. No ten fajnie tnie. Tu mamy surowe mięcho. O dobra, walczymy. O, to będzie ciężko z tym piaskowcem. Ale trzeba walczyć. Dobra, trudno, ale powiem wam, robi się już ciekawie. Skoro to w ten sposób ma być nasz początek gry, gdzie wszystko tracimy i zaczynamy na zero, to uważam, że świetnie, świetnie po prostu. Wręcz zarąbiście. Coś jeszcze? Nic. Dobra. Kolejny piaskowiec. O! O, tu ciężko już będzie o walkę dobrą. Dlatego teraz najbardziej zwracam uwagę na walkę bronią wręcz. Ponieważ w tym się najlepiej preferujemy. Powinniśmy najlepiej się w tym preferować. Dobrze. Trochę małży. O, kolejna perła. Ale jeszcze sprawdzamy, bo tutaj jest mnóstwo tych małży. Pusto. Tam następne. O kurde, my widzimy kraba. Co dla naszych oczu to już nie jest za ciekawie. Bo wiecie, teraz mamy wyzerowane skille praktycznie. Prawie. Więc tutaj już jest ciężko z takim krabem, myślę, o walkę. Dobra, wszędzie pusto. Walnij save'a. Okej, dobrze. I teraz podejdź do tego kraba. Ło! Kurde. On się broni cały czas. Przecież mu już jeszcze nie zadałem damage'a. O, teraz idzie, dobrze. Muszę... O, i teraz możemy się bić. O. Kurde, zdechniesz w końcu kiedyś. Okej, dobra, fajnie. O, i małża jeszcze dla nas. Dobra, co w niej jest? Pusto. Teraz tak, cwaniactwo. A to są na pistole. Na razie... Zręczność kieszonkowa, otwieranie zamków. O, to by się przydało. W sumie może bym dał w tą zręczność. Tak, zatwierdzam. Zatwierdzam ten atrybut. Coś jeszcze? Nie no, jeszcze polutujemy chwilę i myślę, że skończymy odcinek. Będzie nieco dłuższy. Ale chciałbym sobie poeksplorować nieco. Jeszcze. Dobra, będziemy walczyć z kolejnym krabem.
Nie powinny one nam sprawiać trudności, jeżeli będziemy się stosować do właściwej taktyki walki z tymi krabami. Ło! Dobra, dobra, już po tobie. Pięknie. Zdechłeś. Może nie prędko, ale zdechłeś. Dobra. O, perła i pusta. Dobra. Zawsze fajnie. O, alkohol też może być. Zjedz trochę tego żarcia. Wygląda już okropnie. A nie chcę, żebyś mi tu zdechł od razu. O, coś ominąłem? Czy mi się tylko zdawało? A, te krabie nóżki się dalej bugują. Czyli nic nowego już dla nas. Choć to śmiesznie wygląda po części. Pusta. Dobra, tam widzimy jakiś zamek. Ale to zobaczymy go dopiero chyba w następnym odcinku. Jak oczywiście nie zainteresujemy się exploringiem. Dobra, kolejny krab. No to do ubicia. Ło! 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 Potrójne combo! Widzę, że ten krab będzie mocniejszy. Kurde. O-o. Unik. Teraz tu trzeba uniki robić. Ło! Bo tutaj jest teraz walka 2 na 1. Chudło. Chudło. Ło! Kurde. A! Do cholery, będzie ciężko. Jezu! Co te kraby robią? We dwóch to sprawiają zagrożenie. Okej, no temu krabowi to chyba coś jest faktycznie. Dobra, widzę, że tu już się szykuje ostra walka. Dobra, skoro tak. Chudło. A, dostał trochę. Ło. A. Chudło. Kurde, no. No pogrzało już was do reszty. Ej, nie, no to już jest przegięcie w sumie. Dobra, zjedzmy jeszcze co nieco. Ty zdechniesz w końcu. O, 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 o. Dobra, je, ten pada. Ło. Podło. Dobrze, ty padłeś, teraz twoja kolej. Ło. Kurde, przecież teraz nas zjedzie. Dobra, ty lepiej nieco teraz rubuników. Bo ty jesteś naprawdę teraz w krytycznym stanie. No, jeden nabój na kraba to musi starczyć w sumie. No. Dobra, teraz padniesz. Ło. A ten się musiał zbugować w tym czymś. Jest, kurde. Bydlaki są mocne we dwóch, a już w trójkę to nie powiem, co to by było. Dobra, ten padł i ten też. Dawać małże.
Tam widzę jakiś statek. Co to będzie dla nas znaczyło? Dobra. Otwieramy małże. That's lucky. O, fajnie. Przynajmniej na koniec jakaś perła porządna. Ale nie no, z tymi krabami to nie ma żartów, jak widać. Teraz przynajmniej. Bo w późniejszej części gry no to już będzie nam szło nieco lepiej, ale to wiecie, z czasem. Z czasem wszystko to nadejdzie i wtedy nie będziemy musieli się o nic martwić. Na razie przeszukujmy plażę. Tak będzie najlepiej, bo wtedy będziemy mieli plażę z głowy i zajmiemy się bardziej zalesionymi terenami. Aj, dajmy tam dzisiaj dłuższy odcinek, co tam. Sobotę mamy, weekend jest, to sprawię wam taką frajdę i nagram dla was nieco dłuższy odcinek. Niech się dzieje co chce po prostu. Bo teraz gra bardzo wciąga. Bardziej chyba niż kiedykolwiek. A, z tymi gównami to nie ma problemu. Bo one się dają właściwie zabijać. Dobra, nie żyjesz, spoko. Nie bawisz się, nie żyjesz. Okej, dobra. O, to coś tu było. Jakaś małża? Jest. Faktycznie. Pusto. Dobra. Gdzieś jeszcze nie ominąłem jakiejś małży? No właśnie, muszę tego zbierać od cholery. Bo jak zapomnę, no to będzie tragicznie. Oczy najszerzej otwarte, jak tylko się da. I zbierać je. No i tu kolejna. Nie, to nie małża. Zdawało mi się. Okej, zdechło. I fajnie. Coś tu jest? O, coś tu było. Albo mi się zdawało. Nie, zdawało mi się. Szkoda. Ja myślałem, że sobie to mogę wziąć tak po prostu, ale no, to mi się tylko przewidziało. Dobra, jakieś kolejne małże do zebrania, bo chętnie bym pozbierał małe co nieco. O, tu jakieś rybki sobie pływają. O, dobra, kolejny. Ło, ten już zaatakował. To ten może być groźniejszy. Dobra, następny. Ło! Dobra, ta twoja kolej. A, z wami nie ma żadnych problemów. O kurde, tam są jeszcze kraby. Tej kurde, trzeba tu już uważać. No to kolejna para krabów. No to dla nas nie będzie ciekawie, jak się wdamy w bójkę ponownie z nimi, ale to dla nas by było z korzyścią, bo byśmy ich pozabijali. Dawać tu jakieś małże czy coś. Dobra, tu sobie otworzymy tą małże. Pusta. Dobra, coś znajdziemy zaraz, spokojnie. Jeszcze trochę i coś możemy odnaleźć. Dobra, spoko. Aha, okej. Teraz tutaj nieco roślinności. Tu możemy jeszcze. No, coś tu leżało. Małża. That's lucky. Perełka kolejna. Bardzo fajnie. Tu coś leży. Nie. Pusto. O, tu też mamy kraba. Sobie zaraz z nim powalczymy. Coś znowu ominąłem? Czy mi się zdawało? Dobra, walczymy z tym krabem. O! Dobrze, że jeszcze się umiemy bronić. O! O!
Dobra. Cię tu klepiemy. O, znowu się wyglepił. A! Ten to jest słabeusz. Nie umie mnie pokonać? Aha. Jaki banał. Ten krab to był totalny banał. Nie wiem co to było. Może to był pan krab z Kraboburgera. Nie wiem, tak sobie teraz ubzdurałem. Może teraz tutaj nieco po roślinki zajrzymy. Może coś tu będzie. Zawsze warto sprawdzić. Zjedz sobie nieco żarełka. I tak mamy prowiantów cholerę. To nam nie będzie szkoda. O, i nadrabiamy to. O, to jakieś kule. To jakaś armata. A da się z niej strzelać? Nie. Szkoda. A miałem taką nadzieję, że postrzelałbym sobie. Nie wiem dlaczego, ale bym postrzelał sobie. Ale jak widać jednak nie ma. To szkoda. Dobra, sprawdzamy jeszcze tutaj. Czekaj, ty zrób save'a. Bo ja mam wrażenie, że za chwilę coś nas może zabić. Ja nie chcę... O kurde, jaguar. O Jezu. No to trochę będziemy mieli problemu. Aha. Który nie umie z nami walczyć. Walluju. On w ogóle ze mną walczy, czy bawi się w berka? Jaki cieniasz. Raz mnie pogryzł i to tyle? To słabo z tym jaguarem, szczerze mówiąc. Słabo. Ja myślałem, że to coś mnie zaraz ubije. Czy coś gorszego. A tu nic, kurde. Nie odczułem żadnych takich poważniejszych obrażeń. Tam widzę jakąś małpę. Taką owłosioną strasznie. Tam jest zamek, ale... A to jest chyba latarnia bardziej. O kurde. To jest chyba bardziej latarnia niż zamek. Mój błąd. Dobra, to wiecie co? To przeszukaliśmy ten kawałek. A drugi kawałek przeszukamy w następnym odcinku, bo bardziej jestem zainteresowany plażą. O, mamy jakiegoś pirata. A, go sprawdzimy. Zara go sprawdzimy. Czy czegoś szuka? Może szuka kłopotów? Okej, jak na razie nie stwarza zagrożenia. Pipkin. Co to za jeden? Lol. What do you want? You're not from the Inquisition, are you? Go on, take me away. I've got nothing left. I'm not from the Inquisition. Then you're not here to lock me up. Well, I was almost happy about it. What happened to you? Look at me. I'm half naked in the middle of nowhere. I dropped everything when I ran from that fucking monster. Monster? I thought the Inquisition was your problem. Them too. But I'd be able to handle them if that bloody flying thing hadn't stolen all my stuff. I just wanted to bury my treasure somewhere safe. How was I supposed to know that some beast already lives there? Where can I find your monster? No idea. I took to my heels and ran. I just dropped everything so I could run faster. I could probably find it again if I followed the trail of all my stuff. But you can forget it. I'm not going anywhere near that creature. I'll hunt the creature for you. Really? But why would you do that? You told me about treasure. Yes, my treasure that I wanted to bury. I'll tell you what, kill the creature and bring me my stuff. Then we'll go halves. How about it? Okej. Nowe zadanie, brak doświadczenia. Co? Dlaczego? Czekaj. Legendarny Takariga. A, i mamy teraz tę misję. Dobra, to umieszczamy. No i dobra, teraz idziemy za celem misji. Czyli w stronę tego potwora w sumie. Ale moment, najpierw trzeba pozbierać nieco kosztowności. Moment. Nic nam. O, mamy lunetę jako łup.
The tracks lead to the northeast. O, są ślady. To fajnie. Przynajmniej tu coś ma, nas może doprowadzić. O, są rozsypane sztuki złota. Pewnie kolejny ślad. I dowód na to, że... Czekaj, dalej są te rozsypki złota. Trzeba za tym podążać. Widelec, kurde. Someone went north here. Mhm, dobra. No fajnie, fajnie. Ślady nas do czegoś powinny zaprowadzić. Dobra, to teraz idziemy tutaj. Za dalszym rozsypanym śladem złota. Bierzemy to wszystko, rzecz jasna. Nie goni nas. Ty lepiej miej ten miecz. O, serek. Ciekawe, co tu robi na ziemi taki serek. Żeby to zaraz nas nie zaczęło klepać. O, dobra. I o wilku mowa. No zapraszam, zapraszam, zapraszam. Ta małpa się... Dobra. Zaraz was tu sklepie. Ty kurde. Dobra, teraz twoja kolej. Ej, ej, ale was się nie za dużo zrobiło? Kurde, jakie są niewyżyte te. Te małpiszony są naprawdę niewyżyte. Ty kurde. Unik i tą małpą się zajmiemy, dobrze. I ostatni. Ty! No i jeszcze pudło, no nie. Dobra. No, troszeczkę nas tutaj zaskoczyli, ale nie na tyle, żeby nas po prostu zabić. O, banana mamy, czyli coś dla małp. W sumie nie dla mnie, ale banany też są dla ludzi. Wszystko jest dla ludzi, tylko z umiarem. Dobra. Złotko. Tu jakiś krzewik znajdę, czy coś? Nie, pustki. W dalszym ciągu pustki. Dobra, ja bym wolał szybciej się użyć z tym skarbem. The trail leads further towards the northeast. No wow. Tylko byś uzbierał to wszystko i... Podążał dalej za śladami. To złoto się fajnie rozsypało. Że teraz musimy to zbierać. Dobra. Przynajmniej mamy co zbierać. To najważniejsze. Dobra, to mamy kolejną szponiastą. Poszło. O, możemy coś sobie zwiększyć. Zapiszmy grę. I coś czuję, że zaraz mi wywali nagranie. Moment, cwaniactwo. O, cwaniactwo, wpływ. Wpływy, cwaniactwo. O, wpływ. Zastraszanie. A weźmy sobie to. A co nam to? Szkodzi. Dobra, zapewnij mi widupi gierkę. Dobra, tam była ta małpa cała, niedorozwinięta. Teraz zbieramy dalej to złoto, które ma nas niby doprowadzić do celu. Więc mam nadzieję, że tak chyba też będzie. O kurde. Czy to jest to stworzenie? Guźce, o Jezu.